teraz już papież śpiewa. Uwaga, wszyscy, którzy już należą albo pragną należeć do klasy świętego Jana Pawła II przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, w Grodzie Koperskim. Dziś, jak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca, sobotę wynagradzania niepokalanemu sercu Matki Najświętszej za zniewagi i wyrzucone, zapraszamy na spotkanie informacyjne Bractwa świętego Jana Pawła II. Godzina 18:06 w sanktuarium, po mszy świętej, konferencja w sali konferencyjnej. Zaś uwaga, 18 maja, w dniu urodzin świętego Jana Pawła II i w pierwszą rocznicę konsekracji naszego sanktuarium wotum, na mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Zamitkowskiego o godzinie 12:00 przyjmiemy następnych kandydatów do Bractwa świętego Jana Pawła II. Zapraszamy serdecznie do tego Bractwa. Więcej informacji o nim na stronie www.radiomaria.pl / sanktuarium. Podaję też telefon do sanktuarium 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Po Panu Bogu i rodzinie najbardziej powinniśmy kochać ojczyznę, Polskę. Taki program, a więc miłość do Pana Boga, rodziny i ojczyzny, taki program i propagowanie ma za zadanie to bractwo. Wyraża ten program odznaka Polska biało-czerwona z podpisem na białym tle Jan Paweł II. A więc po Panu Bogu jest miłość do Polski, jakiej nas nauczył święty Jan Paweł II. Zapraszamy do tego bractwa przy sanktuarium w Toruniu pod wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Dziękuję też wszystkim, którzy dalej pomagają w dokończeniu budowy tego wotum w sanktuarium. Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. To naprawa negatywnego charakteru. I chodzi tutaj o przekazanie naszej pozytywnej pozycji, a narzucenie, drugiej strony, właśnie tutaj narzucenie pewnej pozycji, naszej pozycji i myślenia. To znaczy dezinformacja, na celu rzeczywiście prowadzone są odbiorcze. A to tutaj twórcy określą, czyli manipulacja, propaganda, dezinformacja i wojna informacyjna, powinniśmy dołączyć jeszcze jedno określenie, czyli fake news. Fake news jest to pojęcie, które rozwija ostatnio zawodową karierę. Ja przedstawiam, że jest to chwilowe, trendowe pojęcie wykorzystywane właśnie na poprzednim i wszystkim informacyjnym, które się do informacji najświętszym odwrotnym. A jak fake news, znaczy dzisiaj do wymiany rady, to znaczy nie wolno, że polityków traktuje to określenie jako odpowiedź na krytykę jego pokolenia. A jest to także w przypadku Donalda Trumpa, który komentuje każdą reakcję, czy opinię na swój temat, która jest nieodpowiedzialna, że to jest fake news. To jest popularne. Powiem mi coraz większe osiągnięcie informacyjne, dziś powoli przestajemy od różnych legalnie, tak, czyli kontencje i liberacje w jakiś sposób, starają się wykorzystać na ustawić, czyli to, co z jednej strony jest narzędziem używanym do walki w naszej przestrzeni informacyjnej, tak, czy przestrzeni informacyjnej do nowego kraju, politycy też próbują w ramach politycznych procesów wykorzystywać na ustawić. No i to niestety niebezpieczne, bo tutaj możemy popaść
Wzajemne oskarżenie, które pracowanie na przykład na zewnętrzne pracy, to dla służb innego państwa, na przykład największym chyba zagrożeniem jest to wzajemne oskarżenie, które to pracuje dla Rosji, tak? A tak naprawdę chodzi o zwykłą walkę polityczną, czyli mamy do czynienia w pewien sposób z degradacją znaczenia, z degradacją rozumienia zagrożenia wynikającego z wojny informacyjnej, które oszukane przeciwko nam, czyli polityczne zapewne na skutek pracy doradcy, tak, próbują te procesy, które stanowią realne zagrożenie, wprowadzać jeszcze kontekst wewnętrzny walki politycznej, no i niestety w tym okresie nie do końca się podoba, jeżeli politycy tego nie zrobią. Ja z tego punktu widzenia niekoniecznie, tutaj chodzi też o, ja bym to nazwał higieną jakąś, tak? Czyli higiena jest systemem informacyjnym i ta higiena wymagana jest nie tylko od polityków, nie tylko od osób publicznych, czy innych, albo ekspertów, czy wszystkich osób, które funkcjonują w systemie publicznej, powiedzmy jako autorytetów. Tylko też od tego użytkownika internetu, czyli po pierwsze weryfikacja informacji, sprawdzenie na przykład tylko źródła, co te źródła w ogóle podają, bo u nas problem polega na tym, że ludzie kierują się tą informacją, jest dana informacja, która może być zerwana z kontekstu, może być kontekstowa i ludzie kierują się, wybierają sobie informacje media, w których pozostają, to jest przedmiot ideologiczny. No tak to często nie może być, ponieważ media, właściciele mediów, zwłaszcza miejscowych, one tak naprawdę to nie są media w rozumieniu tego słowa, tak? Czyli mówić o tym, że żyjemy w bankach informacyjnych, to tak naprawdę ograniczamy się tylko do tych źródeł informacji, którymi sympatyzujemy i nawet o tym nie próbujemy weryfikować, bo informacje podane przez organ gazetowiczny są wątpliwe, które my po prostu ufamy, bo nie sprawdzają to pisem, które wypełniają treści na wypowiedzi. Zapraszam do wysłuchania wczorajszych aktualności dnia. Wydawnictwo dziennikarskiego i analitycznego i państwo zachodnie to jest bardzo ważny komponent. Jest problem wielu mediów, zwłaszcza mediów kapitałem prywatnym, które dążą za wszelką cenę do pozyskania czytelnika, czyli ten proces funkcjonowania mediów jest okropny, on wygląda trochę inaczej niż czytanie swoich obrazów, bo dziennikarz, który pracuje za tym kontentem,
również redaktor, który patrzy na stronę internetową, pośrednio przyjmujący na stronie internetowej, poprzez miejsce, które są nieczytane, powiedzmy, tak? Czyli chodzi o to, żeby dać skandaliczne na żywo, to co pan Roman Królewski powiedział, że ludzie czytają przede wszystkim tytuły. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy bardzo dobrze opisany artykuł, ale na głowę ludzi sprowadzania do artykułu jest po prostu odwrócony na sobą. No i zainteresowany czytelnika, ten czytelnik najczęściej nie zajął, nie spodoba całego artykułu, że w ostatnim zdaniu będzie wyjaśnione, że tak naprawdę to nie jest, nie mamy do czynienia z taką sytuacją, natomiast ta część właśnie rozgrywająca w jakiś sposób atmosferę, ona oddziałuje na emocje. I tutaj jak zachęcić wielu dziennikarzy, zwłaszcza redaktorów odpowiadających właśnie za zakończenie kontrolę w internetowe, czyli nie jest tak dziennikarzy, żeby jednak tę podzielę zakończyć, żeby nie podwójać taki moment rozwojowy, bo Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło parlamentarzystom, w tym momencie to się dzieje, parlamentarzystom opozycji PO dokładnie dokumenty dotyczące rozmów w sprawie śmigłowców Caracal, a także trwającego postępowania, może być w skrócie, że no, sprawdzają to, co sami zaniedbali, a składają winę na obecne władze, tak mówiąc w skrócie, ale szczegóły i tutaj komentarz swój dopowie nam pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w polskim parlamencie. Witam serdecznie, panie przewodniczący. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry państwu. No właśnie, teraz w tym momencie jest ta kontrola, tak można powiedzieć. Jak pan ocenia w ogóle zachowanie tutaj posłów opozycji w sprawie tego problemu, tak można powiedzieć, który sami stworzyli? To najpierw może jeśli ojcze jedno zdanie, to ja bym uściślił, że to przede wszystkim te aktywni w Komisji Obrony Narodowej w tworzeniu kolejnych chucp, to są posłowie Platformy Obywatelskiej, a więc posłowie tej formacji, tej partii, która jest odpowiedzialna za 8 lat rządów i 8 lat bałaganu, jaki wprowadzali do Wojsku Polskim obronności w systemie kierowania. Jednym z tych fatalnych decyzji i jedna z tych decyzji dotyczyła właśnie wyboru Caracala na śmigłowiec wielozadaniowy taśm zbrojnych. Co się działo i jakie społeczeństwo ma polskie opinie na temat wyboru tego właśnie śmigłowca, to widzieliśmy w trakcie jeszcze przed kampanią wyborczą i nagle po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości to okazało się, że francuska firma Airbus, która miała dostarczyć te karakale, nie jest w stanie zrealizować wymogów offsetowych, czyli zapewnienia zrealizowania jednego z najważniejszych wymogów dotyczących podstawy do tego, żeby dostarczyć te samoloty. Nagle okazało się, że to jest wina rządu Prawa i Sprawiedliwości i pana ministra Antoniego Macierewicza. Jest to jakaś aberracja, ale wyjątkowo perfidna sprawa i to mówią to posłowie, byli ministrowie, którzy są doprowadzeni do takiej sytuacji, że wybrano najgorszą ofertę z trzech na śmigłowiec i teraz usiłują zwalić winę za to na Prawo i Sprawiedliwość. Według zasady łapaj złodzieja. Ten, co ukradł, mniejszy, czy łapaj złodzieja. Tutaj jest podobna sytuacja. Państwu powiedzieć, że to już jest któryś z kolei akcja dotycząca właśnie nie zorganizowana przez Platformę Obywatelską i dotycząca rzekomych nieprawidłowości przy wyborze Caracala. Ja już nie chcę wracać do tych zarzutów, słusznych zarzutów, które społeczeństwo polaryzowało przed wyborami, czyli prawie dwa lata temu, kiedy to prezydent Komorowski ogłosił. Niszczenie jakiejkolwiek możliwości współpracy tego państwa z sąsiadami, czyli zostało postawione przez nasze w Polsce są produkowane dwa doskonałe
polskich fabrykach, fabrykach, które płacą podatki w Polsce, to Platforma Obywatelska wybrała sobie śmigłowiec produkowany we Francji, który później miał być przez 40 lat modernizowany, remontowany również we Francji, a w Polsce byłoby tylko malowanie. Czyli nie dość, że wydamy pieniądze, wszystkie pieniądze, gigantyczną kwotę 12,5 miliarda złotych we Francji, to jeszcze później dwa razy więcej w okresie eksploatacji znowu będziemy wydawać we Francji, a nie w polskich fabrykach, a nie na polskie stanowiska pracy. Nie dla polskich inżynierów, nie dla technologii, nie dla wiatru, gdzie rozwija na wkurs. No właśnie, to jest ten patriotyzm gospodarczy. Zresztą pamiętam, jak tutaj były też o tym rozdzielany teraz, że no właśnie to były, to są złe zarządzanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko rozpoczęło się wiosną 2012 roku. Już powiedzmy, gdzie byliśmy dzisiaj, gdyby wtedy nie odrzucono ofert zakładów Mielcu i Świdniku, prawda? Byłaby pewnie. Oczywiście, w tej chwili już byliśmy na pewno nasze wojska, nasze siły zbrojne by posiadały przynajmniej część z tych śmigłowców, bo to wiadomo jest kilka lat, żeby to zrealizować całe zamówienie. Już nasi żołnierze mogliby ćwiczyć, a tak to nadal nie ma. Ministerstwo Obrony Narodowej musiało rozpisać nowy konkurs i w tej chwili ten konkurs trwa. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku pan minister Kownacki odpowiedzialny za to podpisze umowę na to, żeby wreszcie te śmigłowce przychodziły do Polski, bo one są potrzebne. To jak każdy sprzęt uzbrojenia, nasze siły potrzebują również śmigłowców, no ale no nie może być tak, żeby nam zachodni dostawca, niezależnie czy to jest Francuz, Niemiec, Amerykanin, żeby oni nam dyktowali, co mamy kupować. My mamy kupować dobre uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych, ale z uwzględnieniem tego patriotyzmu gospodarczego, o którym wspomniał ojciec. To właśnie polski przemysł musi się również rozwijać dzięki tym wielkim zakupom dla polskich sił zbrojnych. To jest być może jedyna taka szansa dla polskich firm zbrojeniowych, w których pracuje, chcę przypomnieć, 17 tysięcy pracowników, ażeby te firmy się rozwijały, bo nie dość, że będą produkowały albo były współproducentami sprzętu do uzbrojenia, to później w tym okresie eksploatacji 20, 30, 40 lat, bo różny jest okres eksploatacji poszczególnych rodzajów sprzętu, żeby w tym okresie również na modernizację, remont, te wszystkie obsługi, te pieniądze wydawane w Polsce, tu gdzie nasi podatnicy płacą na siłę zbrojną, żeby chociaż w sposób częściowy te pieniądze wracały do społeczeństwa, do polskiego przemysłu. Też się pytamy, panie przewodniczący, czym się zasłużył pan Wacław Berczyński, że właśnie mimo wszystko, że tłumaczą tym ministrowie, że nie miał żadnego wpływu na przetarg, że w ogóle nie miał w ogóle żadnej funkcji związanej, to mówi się, że właśnie miał wpływ i tak dalej, że tam postępowanie jego było konkretne, tak mówi się, no tak opozycja mówi, to też jest dziwne zachowanie, prawda, mimo wszystko, że był przewodniczącym podkomisji Smoleńskiej, no ale to przecież nie jest powód, że szuprykować, że w montowywać jakieś tam, prawda, sprawy, no. Oczywiście, doktor Berczyński to jest naprawdę świetny specjalista, ekspert, inżynier rolnictwa, znam go kilka lat, spraw w zespole zbrojeniowym, jest bardzo kompetentna osoba, no to niestety jakiś lapsus w czasie wywiadu powiedział. Rozdmuchano to do niepolitycznych rozmiarów, a chcę podkreślić, że decyzja o tym, że trzeba zerwać kontrakt z Krakałem, pozwoliła podpisać umowy na dostawę z Krakałem, wypływała Ministerstwa Rozwoju, bo to jest Ministerstwo Rozwoju, tego działało umowę offsetową. Umowę offsetową, czyli taką umowę, w której dostawca sprzętu uzbrojenia oprócz sprzętu zobowiązuje się dostarczyć określone technologie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. I od początku było wiadomo, bo jeszcze za czasów, kiedy Platforma rządziła, to Ministerstwo Gospodarki, które wtedy tym się zajmowało, później to przejęło Ministerstwo Rozwoju,
Ministerstwie Gospodarki mówiono mi, że Francuzi nie są w stanie zrealizować tej umowy offsetowej. Czyli to było od początku. Platforma nie dość, że fatalnie wybrała, to jeszcze chciała na minę, że tak powiem, wsadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja obydwoma rękami podpisuję się pod tą decyzją, którą podjął Ministerstwo Rozwoju, a ogłosił minister Antoni Macierewicz, bo takie są zasady. Ale to decyzja o tym pokazuje, że obecny rząd bardzo mocno pracuje na tym, żeby polski przemysł się rozwijał, w tym przemysł zbrojeniowy. Tak to wygląda. Jeszcze jedno takie może pytanie retoryczne, chociaż tak nie wiem, czy pan na to, panie pośle. Ja myślę, że dużo tutaj też waży osoba pana ministra Antoniego Macierewicza. Gdyby tym ministrem był inny człowiek, to znaczy ten, który można powiedzieć mniej był aktywny, jeśli chodzi o swoją działalność, prawda, i opozycyjną, ale w ogóle też w polskim parlamencie, to byłby bardziej do przełknięcia właśnie opozycji. A tu jednak on, że tak powiem, bardzo dużo spraw poruszał jako kiedyś poseł i też jest taka wielka tutaj wrogość i taka niechęć, bym powiedział. Tak, oczywiście. To osoba właśnie pana ministra jest czymś, co ich pobudza do takich tworzenia takich hucby kolejnej, bo nie tylko przeszłość pana ministra Macierewicza, a ma tutaj wpływ, ale również to, co robi jako minister. On przez półtora roku pokazał, że w siłach zbrojnych, które oni zmarginalizowali, właściwie podjęto tyle fatalnych decyzji w 8 latach, on odwraca bardzo szybko, powoduje, że nasze siły stają się coraz bardziej funkcjonalne, coraz lepiej do zarządu. One zaczynają wreszcie działać tak, jak oczekuje nie tylko nasze społeczeństwo, ale i również kadra i żołnierze Wojska Polskiego. Ale chodzi o to, że nam się podłożyć ludzi, a wszyscy, którzy czują się niestraszliwi, którzy nie chcą tego rządu, rządu, który atakuje, zrobić na miarę naszych potrzeb, na miarę naszego bezpieczeństwa, że można usprawnić zarządzanie i dowodzenie siłami, że można stworzyć przemysł, że można ten przemysł ukierunkować tak, żeby on był głównym dostawcielem uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych, a to z korzyścią, jak wcześniej Tak myślę, no czy to jest pewnie zgodnie z prawem, to jest, no bo gdyby nie to pewnie byłoby wszczęte postępowanie, ale zgodnie z tym prawem honorowym, że na przykład generał sobie spoczynku, czy byli dowódcy, na przykład publicznie mówią w wywiadach, które są do odsłuchania, prawda, przez inne kraje, może być nawet jakoś wrogo nastawione, że na wypadek wojny w Polsce nie ma dowódcy, że nie ma sztabu generalnego, że są jakieś tam tarcia, to też jest chyba nie w porządku jednak, żeby tego od osób odpowiedzialnych z dyskusjami, prawda, z wypowiadanych? No to ze smutkiem tyłam, czy słucham takich wypowiedzi, ponieważ w ogóle zasadą tak demokratycznych jest tak, że są dwie dziedziny państwa, które jakby nie podlegają walce, takiej bieżącej walce politycznej. To jest polityka zagraniczna i obrona narodowa. Tutaj niech żyją piraci! Ewka Laskowska, słyszysz? Nie żyją piraci. Polityczną wojnę przeciwko ministrowi włączają się niektórzy oficerowie, którzy odeszli z sił zbrojnych. No to żołnierz nie powinien się angażować w politykę. Ja rozumiem walkę polityczną. Ja rozumiem żołnierza nie tylko tego służby, ale i również takiego, który już jest Putinem. Który wiele lat poświęcił służbie ojczyzny. A teraz zupełnie bez sensu i naprawdę dla mnie
Putę, Putę. Z powodu niezrozumiałej angażuje działalność opozycji, totalnej opozycji, partii opozycyjnej, która dąży do osłabienia Polski wewnątrz i na rozszerzenie międzynarodowych. Naprawdę nie podoba mi się to. Bardzo jestem zdegustowany tym podstawowym obiektem, który może nie chłopaczać. Chcę złatwienie pracy obcym wywiadom. Wystarczy, że posłuchają jakichś świata wypowiedzi, wyjdą sobie na stronę internetowe, przeglądną gazety. Biały wywiad ma tutaj, że tak powiem, bardzo pracę ułatwioną, bo sami byli wojskowi, oceniają. No, pytanie, czy prawdziwie, oczywiście to jest chyba, na pewno jest przesadzone, no, ale też mówią, że pewne rzeczy to nie powinny być publiczne. Oczywiście to jest jeszcze, to i to nawet większe paliwo dla polityków niż wywiadu, bo jestem przekonany, że wywiady zagraniczne to one doskonale orientują o stanie sił zbrojnych i stanie naszego bezpieczeństwa państwa bez takich wypowiedzi politycznych generałów. Na podstawie tego, co się dzieje, jak NATO reaguje na tę sytuację, to akurat Polska odbierana jest bardzo dobrze. No, Amerykanie mówią, że Polska jest najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że jest jednym z najlepszych elementów, z najlepszych członków sojuszu NATO w Europie. I oni akurat mają nas bardzo wysoko cenią. I przyjemne jest, że nasi generałowie próbują dyskredytować potencję Polski, ale nie mówią o politykach. Właśnie dają to paliwo takim Timmermansom czy innym politykom, o których wypowiedziach możemy przeczytać, usłyszeć w prasie i w telewizji, mocnych słów, ale naprawdę bardzo nieprzyjaznych. Taka opozycja, rozumiemy rozżalenie panów, rozumiemy, że no nie jest lekko, ale to też niech mają umiar jednak tutaj w ocenie i wypowiedziach. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy pewnie nie tylko też śledzić nowe tutaj wydarzenia i fakty z tym związane z obronnością naszego państwa. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Z panem Bogiem dziękuję. Do zobaczenia, tylko się pan poseł Białych, przewodniczący Komisji Obrony w polskim parlamencie. Macron musiał się bardzo nieprzyjemnej debacie, ale jednak... Macron, to też można mówić Macron. Także proszę państwa, Radio Conchita dzisiaj o Macron i o Le Pen.